Narcyz nie widzi, nie słyszy, nie czuje, nie jest w stanie towarzyszyć temu, co jest dla nas ważne. Czyli osoba narcystyczna nie będzie w stanie towarzyszyć nam w sytuacjach, kiedy nas coś boli. Tak, w tak zwanych sytuacjach trudu egzystencjalnego, ponieważ on nie ma tej umiejętności bycia blisko w tym, co trudne. Człowiek, który jest narcyzem, bardzo się boi być blisko, ponieważ tak naprawdę nigdy nie był blisko prawdziwy. Nigdy nie doświadczył bycia przyjętym w relacji prawdziwym, ponieważ żyje z fałszywym self, za które był nagradzany. I nawet czasami nie ma do tego dostępu. W związku z tym chciałabym opowiedzieć, jak funkcjonuje narcyz w relacji, z czego to wynika, czyli co jest źródłem narcystycznej rany i jak możemy zadbać o siebie, kiedy jesteśmy w relacji z taką osobą. Zapraszam do wysłuchania. Pierwsza rzecz jest taka, że kiedy mówimy o narcystycznej ranie, to mówimy o tak zwanym kryzysie zbliżenia. Czyli jest coś takiego, że osobowość narcystyczna powstaje nie tylko na skutek idealizacji, ale bardzo często powstaje na skutek pogardy. Jakoś tak jest, że więcej osób narcystycznych to mężczyźni i jakoś tak jest, że częściej te filmy oglądają kobiety, bo wchodzą w relacje z osobami narcystycznymi. W związku z tym osoba narcystyczna to osoba, która we wczesnym dzieciństwie pogrzebała swoją naturalną autoekspresję. Czyli to, czego my doświadczamy w relacji z taką osobą, to jest fałszywe self. Fałszywe self, które było zbudowane, ponieważ takie było oczekiwanie otoczenia, takie było oczekiwanie rodziców i jest to bardzo często fałszywe self, które właśnie nie jest wynikiem tylko idealizacji, ale jest często wynikiem ogromnego upokorzenia, pogardy i odrzucenia. Takim przykładem, który często jest opisywany w podręcznikach, to jest sytuacja, w której matka, kobieta, wybiera sobie na męża partnera, którego uważa za idealnego, idealizuje go. Potem w trakcie wspólnego życia odkrywa, że jednak partner nie jest idealny, ma coraz więcej pretensji, zarzutów do niego i te oczekiwania co do idealizacji przenosi na swojego syna. Czyli on ma być idealny, on ma spełniać oczekiwania. I kiedy to dziecko zaczyna być uwiedzione przez matkę i zaczyna być właśnie wyjątkowo inteligentne, wyjątkowo mądre, wyjątkowo błyskotliwe, doświadcza zazdrości od ojca, który zaczyna go deprecjonować i upokarzać. W związku z tym młody człowiek funkcjonuje w takim ogromnym trudzie bycia przy matce, i bycia idealnym, za co dostaje więź i dużego upokorzenia i odrzucenia od ojca. Bardzo często osobowość narcystyczna to jest człowiek, który doświadczał w dzieciństwie takiego przekazu: nie bądź tym, kim jesteś, bo jak będziesz tym, kim jesteś, to nie będę cię kochać. Czyli tylko jeśli będziesz inny, możesz zasłużyć na miłość i jest też taki przekaz od rodziców, że taki, jaki jesteś, mnie rozczarowujesz. Taki, jaki jesteś, nie spełniasz moich oczekiwań. W związku z tym taka osoba buduje fałszywe self, czyli buduje to oczekiwane self i zaczyna wierzyć, że tylko z tym fałszywym self może być kochana, przyjęta i akceptowana. Może być też tak, że w relacji ojciec-syn po prostu pojawia się pewnego rodzaju zazdrość o wielkość dziecka. Czyli kiedy okazuje się, że ten syn faktycznie jest błyskotliwy, interesujący, zbiera uwagę otoczenia,
to ojciec może tego nie wytrzymywać, w związku z tym zaczyna wchodzić w upokarzanie, w pogardzanie, w sformułowanie typu nic z ciebie nie będzie, jesteś gnojem, a jesteś beznadziejny, ponieważ to z kolei pozwala ojcu chronić jego fałszywe self. W związku z tym, jeżeli człowiek wytwarza sobie fałszywe self, na podstawie którego może być kochany, to nie ma się co dziwić, że potem zaciekle go broni. To jest nieprawdopodobne, jak trudno jest dać informację zwrotną osobie narcystycznej dotyczącą tego, że coś robi nie tak, że mogłaby coś zrobić inaczej. Te osoby nieprawdopodobnie nie chcą tego przyjmować, a wręcz możemy doświadczyć agresji, odrzucenia albo biernej agresji takiego, takiej sytuacji, w której ktoś odmówi nam kontaktu po prostu. Jak funkcjonuje narcyz w relacji? Po pierwsze, wiele kobiet, z którymi pracowałam, kiedy poznało osobowość narcystyczną, mówiło: Boże, miałam poczucie, że to jest facet mojego życia. Taki był ujmujący, tak mnie komplementował, tak zwracał uwagę na różne rzeczy, które były we mnie. I to jest szalenie pociągające. Ponieważ narcyz uwodzi i żeby było jasne, nie robi tego intencjonalnie. Natomiast osoba narcystyczna idealizuje drugą osobę w relacji. Ponieważ sama uchodzi za idealną, to bardzo chce mieć wokół siebie ludzi, którzy są również wyjątkowi idealni, bo pasują do jego obrazu. I to jest niezwykłe doświadczenie na początku w relacji z narcyzem. Niemniej jednak należy wiedzieć, to jest bardzo smutna historia, że w relacji z narcyzem jesteśmy tylko obiektami. Ludzie są naprawdę traktowani przedmiotowo, czyli funkcjonujemy w relacji tylko dlatego, że narcyz nas w danym momencie do czegoś potrzebuje i tak długo, jak długo potrzebuje, tak długo jest w relacji. Czyli generalnie w ogóle osoby narcystyczne nie wchodzą w głębokie, intymne, bliskie relacje, dlatego że chronią się przed bólem tej właśnie pierwotnej narcystycznej rany. Ponieważ tam jest ogromny lęk przed tym, że jeżeli będą blisko i my odkryjemy, jacy są naprawdę, czyli że też mają słabości, że też czegoś się boją, że czegoś nie umieją, to boją się, że zostaną odrzuceni. W związku z tym nie pozwalają sobie na bliskość, no ale też nigdy nie mieli doświadczenia bliskości, bo żeby być w bliskiej, prawdziwej, intymnej relacji, trzeba się odsłonić, trzeba chcieć w tej relacji być prawdziwym. W związku z tym osoba narcystyczna nawiązuje relacje tylko jeśli chce coś zyskać dla siebie. Tym czymś dla siebie może być uwaga, tym czymś dla siebie mogą być jakieś sytuacje biznesowe, sukces, no różne rzeczy. Uwodzi, natomiast to, co jest szalenie trudne dla wszystkich kobiet potem będących w relacji z narcyzem, to to, że narcyz nie widzi, nie słyszy, nie czuje, nie jest w stanie towarzyszyć temu, co jest dla nas ważne. Czyli osoba narcystyczna nie będzie w stanie towarzyszyć nam w sytuacjach, kiedy nas coś boli. Tak, w tak zwanych sytuacjach trudu egzystencjalnego. Ponieważ on nie ma tej umiejętności bycia blisko w tym, co trudne. Będzie wtedy deprecjonował, będzie mówił, że na pewno nie jest tak źle. Idźmy dalej. I teraz uwaga, dlaczego idźmy dalej? To jest w ogóle ciekawe, że narcyz ciągle biegnie, ciągle goni. On ma dziesiątki znajomych, wydawałoby się, że ma dużo ciekawych, interesujących relacji i to też nas uwodzi. Niemniej jednak on ma dużo znajomych, ale nie ma żadnych relacji. On nie czuje, nie widzi, nie słyszy, ponieważ nie czuje i nie widzi i nie słyszy sam siebie. Na tym polega dramat narcyza. On nie może Tobie dać poczucie bycia ważną. On nie może zobaczyć i usłyszeć Twoich potrzeb i emocji, ponieważ on nie ma dostępu do swojego prawdziwego self. On ma schowane swoje emocje.
On ma schowane swoje potrzeby, on nie ma do tego dostępu. W związku z tym nie może towarzyszyć w tym tobie. Narcyz unika bliskości i buduje dystans społeczny. Wiele kobiet, które na początku były uwiedzione tą uwagą, atencją, uważnością i komplementami narcyza, kiedy odkrywa to, że nie może być z nimi blisko, z nim blisko, zaczyna myśleć, że coś z nimi nie tak. I to jest, można by było powiedzieć, dramat bycia w relacji z narcyzem, ponieważ zaczynamy się coraz bardziej starać, albo próbujemy zrobić coś dla niego, albo zastanawiamy się, co możemy zrobić inaczej, żeby dostać znowu tą uwagę i atencję. A prawdopodobnie już jest tak, że on osiągnął swój cel. Już dostał to, do czego byłyśmy potrzebne. Już jako przedmioty i obiekty nie jesteśmy potrzebne, w związku z tym nie dostaniemy tej uwagi już tyle. I niestety, drogie panie, my zaczynamy wtedy formułować pretensje, zarzuty, mówimy, że czegoś nie robi, a przecież robił, czegoś od niego chcemy. I to powoduje, że narcyz coraz bardziej zaczyna się wycofywać. Ponieważ kiedy my mu pokazujemy jakąkolwiek jego słabość, to bardzo uderza w to jego poczucie bycia idealnym, wyjątkowym i wtedy on zaczyna nas deprecjonować. Generalnie narcyzi dzielą ludzi na dobrych i złych. Cudownych i beznadziejnych. To też się często pojawia w komunikatach, że ktoś jest wyjątkowy albo ktoś jest wyjątkowo beznadziejny. Próba zrobienia czegoś, żeby narcyz chciał być blisko, żebyśmy my miały poczucie bycia ważną, będzie nas tylko wprowadzała we frustrację. Będzie tylko powodowała, że będziemy zabierały sobie energię. Że będziemy czuły się coraz gorzej, bo będziemy myślały, że coś z nami nie tak. W związku z tym, to co można dla siebie zrobić, to uznać, że ta osoba jest narcystyczna. Że ona nie ma umiejętności wejścia w bliską i intymną relację, a nie, że ja robię coś niewłaściwego, że nie mogę być z nią blisko. Narcyz często jest w relacji, wtedy kiedy jest fizycznie przez chwilę i wtedy kiedy czegoś od nas potrzebuje. Jak nie potrzebuje, znikamy mu z percepcji, choć oczywiście może nawet zapewniać, że jesteśmy ważne, gdyż przypominam, osobowość narcystyczna doskonale manipuluje. Doskonale wie, co nam trzeba powiedzieć, żebyśmy znowu przez chwilę poczuły się ważne i zrobiły dla niego to, czego potrzebuje. Osoba narcystyczna przedkłada fałszywe self nad realne self. Co to oznacza w praktyce? Czyli jakie są wyznaczniki, czy wyznaczniki zachowań, po których możemy poznać osobowość narcystyczną? Pierwszy to jest brak pokory, a co za tym idzie? Przekonanie o swojej wyjątkowości, uwaga, powiem to, zajebistość. Narcyz to jest osoba, którą jak spotykasz, to masz wrażenie, że dane ci jest właśnie oddychać tym samym powietrzem, które on wydycha. I to jest ta aura wyjątkowości. Mogę przebywać w towarzystwie tego cudownego człowieka i on tą aurę oczywiście też rozpościera. On też nam daje do zrozumienia, że to jest wyjątkowe, bo on jest przecież idealny. Narcyz też ma ogromną trudność z przyjmowaniem porażki, a co za tym idzie, z przyjmowaniem informacji, że coś zrobił nie tak. To jest taki ciekawy wyznacznik osobowości narcystycznej. Pokazujesz czarno na białym, że coś jest zrobione niezgodnie z oczekiwaniami albo niewłaściwie i słyszysz dziesiątki argumentów, które wyjaśniają, dlaczego tak się stało i że to właściwie nie jest niewłaściwe, tylko że to tak miało być, że to chodziło o to, żeby było lepiej, bardziej, no i wielu mężczyzn tego używa, ale narcyzi bardzo często, zrobiłem to dla twojego dobra, a ty teraz jesteś niewdzięczna i mi to wypominasz. Narcyz nie przyzna się do błędu. Narcyz nie znosi porażki, bo to
narusza jego tą krystaliczną otoczkę bycia idealnym. Osoba narcystyczna jest bardzo skoncentrowana na sobie, po czym poznajemy ją w rozmowie. Spotykamy się, rozmawiamy i właściwie cały czas słyszymy, co u niego. Co zrobił ciekawego, co zrobił interesującego, jak się zachował, jaki właśnie miał sukces. Tam nie ma pytania, co u ciebie, tam nie ma zatrzymania się na tobie, chyba że chciałabyś opowiedzieć o jakimś swoim sukcesie, który by mógł mu się przydać. Tam jest ja, wokół mnie i o mnie, a co za tym idzie, osobowość narcystyczna ustawia wszystko pod siebie. Ma być tak, jak on chce, w tym czasie, kiedy on chce, ponieważ powinnyśmy mu być wdzięczne za to, że on właśnie te wszystkie wspaniałe rzeczy dla nas organizuje. Ponieważ narcyz ma ogromny lęk przed bezradnością, to w jego zachowaniu istnieje coś takiego jak dążenie do siły. To jest tak, że ta osoba bardzo potrzebuje uznania i bardzo potrzebuje być ważna, choć uwaga, kiedy spróbujemy jej o tym powiedzieć, to absolutnie zaprzeczy, ponieważ powie, że nie robi tych rzeczy po to, żeby być ważna. Oczywista oczywistość, że przyłapany na koncentracji na sobie i na swojej wielkościowości jej zaprzeczy, bo uwaga, znowu nie ma do tego dostępu. W związku z tym czujemy się przy tej osobie, im dłużej jesteśmy z nią w relacji, czujemy się jakoś coraz gorsze, jakoś takie mniejsze, zależne, czekające, oczekujące, starające się, sprawdzające, co jeszcze możemy zrobić, żeby był zadowolony i uwaga, żeby dostać te pierwotne głaski i komplementy, które dostawałyśmy. Narcyzi są mistrzami świata manipulacji. Zwykle są szalenie inteligentni, więc doskonale wiedzą, co nam powiedzieć, i jak rzucić kawałek cukierka albo dać kolejną, wiecie, kulkę z mięsem, żebyśmy się złapały i poczuły, o, jest znowu w relacji, o, znowu jestem ważna, o, może jednak ja jestem wyjątkowa i ważna. Tak naprawdę nie jesteśmy ważne. Ważny jest on i ważna jest aura, którą on wokół siebie roztacza. Podsumowując, osoba narcystyczna nie jest w stanie zbudować bliskiej relacji, chyba że przejdzie własną psychoterapię. Co w takim razie zrobić? Decyzja należy do ciebie. Chciałabyś, żebym ci powiedziała, żebyś odeszła od narcyzy. No nie, jeśli kochasz, to bądź. Tylko pamiętaj, że nie dostaniesz bliskości, intymności, bycia ważną, ale dostaniesz czasami poczucie chwilowe bycia ważną, wtedy, kiedy akurat będziesz potrzebna i będziesz na to czekać. Zastanów się, ile cię to kosztuje energii, co ci to robi, jak to wpływa na ciebie i podejmij decyzję, co chcesz z tym zrobić. Jeśli ktoś z was miał doświadczenia z osobowością narcystyczną, to napiszcie w komentarzu, bardzo proszę, ponieważ zaczynam ten cykl i jestem ciekawa, jak to, co do was mówię, trafia.